Witajcie kochani, zatrzymaliśmy się po drodze w trasie do Bodo, bo chciałem wam pokazać takie niesamowite miejsce. No miejsce jest naprawdę niesamowite. Droga do Bodo przypomina mi Słowenię. Jak jeździcie przez Słowenię albo jechaliście, no to góry, rzeka, jeziora. Tak to wygląda. A ta miejscowość nazywa się właśnie tak. Znaczy miejscowość. Ten kamp. Nie ma tu ludzi, ale to jest taki stricte kamp przygotowany na łowienie ryb. No domki są niesamowite. Później w internecie poszukam, jak to, ile to wszystko tu kosztuje. Ale dziwi mnie, że nie ma nikogo. Jeśli chodzi o gości, nie ma. Chyba że przyjechali jedni takim autem. Zaraz wam pokażę, jaki ma sprzęt na tym aucie, to padniecie. No, tak jak mi znajomy mówił, Norwegia to jest kraj dla wędkarzy. Kraj marzeń dla wędkarzy. Miałem kiedyś takiego dalszego znajomego, który zbierał zawsze ekipę do busa i jechali do Norwegii na Lofoty na ryby, na tydzień. On mówi, że takie okazy to tylko właśnie w Norwegii są. Patrzcie, jaki tu sauna jest. No i z sauny prosto wejście do rzeki, nie? Ale most niesamowity. I rzeka płynie, ale rzeka ma bardzo dziwny kolor. Taki brązowy, taki miedziany. A tu długie łodzie wikingów. A tu głównie na ryby, no. Ja już kamerę tu dużo odłożyłem do samochodu. A tu nie można zejść, bo tu się człowiek poślizgnie. Niesamowite, co? Te domki. Uwaga, uwaga, bo ślisko. No i takie właśnie są miejsca, niesamowite. Zobaczcie. No tu aż zdjęcie by się chciało zrobić. To nie są, to jest trawa, wiesz, zmielona z tej skarpy. Też myślałem wcześniej, że to kupa. Dwie ładowarki tu są. Tak jakbyście przejechali autem na prąd, to albo jest w cenie, w zależności od właściciela, albo płacicie. Tam mi się taka bardziej wydaje. Jak ktoś się zna na wędkarstwie, zobaczcie te wędki. Zobaczcie sobie żyłkę, jaka tu jest. Patrzcie. Jaki sprzęt. Niesamowity sprzęt. Coś pięknego. Tu jest recepcja. Nam sen tunet. Tu macie telefon. O, już dawno coś nie tropiło, Beata. Ale coś chcesz coś pytać? To na stronie może. To zaraz się go zapytamy. Na pewno bardziej oni są tu nastawieni na wycieczki gdzieś po rzece. Ale dziwię się, że tu nie ma. Chyba że to miejsce jest takie, wiecie, że stricte na ryby, bo normalnie overnanting. No, ale te dachy niesamowite. No, w takim czymś bym chciał spać.
tam gdzie wygląda to jakby miejsce do patroszenia ryb. Taki beton, tak takie wodą zlane. No a tu jest główna trasa. Patrzcie, tam jest jakiś tunel. Taka stara kolej musiała być. Może jakieś kamieniołom coś wozili. A tu, tu jest jakiś dopływ chyba tej rzeki. A, tu jest malutki jakiś dopływ do tej głównej. Dobra, słuchajcie. Kończymy. Jak się wam podobało, dajcie suba, dajcie łapę w górę. I zapraszam na filmy. Przede wszystkim po powrocie będzie cała trasa pokazana od A do Z. Jak kogoś interesuje wyjazd do Norwegii, na pewno mu się przydadzą te filmy. Także my tu kończymy i jedziemy dalej. Pozdrawiam wszystkich.